Szanowni oglądający, chciałem was zaprosić na koncert sponsorowany przez firmę Harley Davidson. Evolution, który wychodzi z produkcji, w akompaniamencie jest Screaming Eagle i braci Vance and Hines. Tak to wygląda w skrócie. Trzeba włączyć tak guziczek, przecież pompa przestanie pracować. Skończyła. I odpalamy maszynerię. Uwaga, tak ssie. A tak pcha. A tak robi to bardziej. Jest to historia głupich fryzur, znaczy mojej. Bardziej. Moje też. Twoja jest taka to sama taka, cały czas, a moja jest bardzo zmienna, jak żagiel. Piotr. Gotowa? Teraz? Zaczynamy? Teraz? Już? Dobra. Słuchajcie, na pewno słyszeliście o marce Harley Davidson. To jest taka marka, która od bardzo dawna robi motocykle i jak wiele marek na tej planecie mówi, że są pierwszymi, którzy zaczęli robić motocykle. Nie będziemy tutaj tego roztrząsać, natomiast jest to motocykl dla indywidualistów. Jeżeli jesteście indywidualistą, koniecznie zobaczcie ten filmik. Harley Davidson ma w swojej gamie motocykle, które zajmują się sportem. Co, Harleyem się nie zapierdala, jakby nie patrzeć, nie? No ale... Nie, prawda. Nazywają się Sportster i mają motocykle, które mają wielkie ramy, wielkie silniki i ogromne przestrzenie. Natomiast mały silnik dla Amerykanina to jest 883. Ty postanowiłeś, Piotrze, mieć silnik, który jest taki trochę większy, 1200. Plus do tego masz wgraną mapę, stage pierwszy, czyli wydechy, filtr powietrza. A moje pierwsze pytanie, otwarte do ciebie, to jest to, jak do tego doszło, że młody człowiek ma Harley'a? Bo ja jestem starym człowiekiem i chciałem zawsze mieć Harley'a, mam Yamahę, nie? Cześć, lubicie motocykle? A jak wam się podoba Harley? Fajny, fajny. Fajny? Tak. A co jest fajnego Harley'u? Wszystko. A... Co tu dużo mówić, po prostu uparłem się, że chcę mieć Harley'a, podobają mi się Harley'e i nie wyobrażałem sobie innego motocykla niż Harley, więc padłem na Harley'a. I nie... miał być Harley, jest. Ogólnie motocykle są piękne, więc no takie marzenie kiedyś z dzieciństwa, Harley. No, najsłynniejsza marka w końcu. Człowiek swojego słowa, posłuchajcie, jakby, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda indywidualista, a rzadko współcześnie go można oglądać, to możemy wstawić go w ramkę, zrobić zdjęcie i wygląda tak. To jest facet, który jest przekonany o tym, że spełnia swoje marzenia i robi to konsekwentnie. To jest coś niesamowitego, ja nawet tego nie potrafię robić, jak zawsze chodzę na kompromisy, wiecie, znacie moje powiedzenie o kompromisach. I to jest człowiek, który nie zna tego słowa, a jeżeli je zna, to bardzo, to inaczej do niego podchodzi niż ja. I uwaga, czym jest Sportsters? Sportster to jest mały Harley, geometrycznie, z małym silnikiem 1200 w tym przypadku, który, jeżeli ktoś wam powie, że powinniście trzymać motocykl nogami, albo że używać przeciwskrętu w zakręcie, to te rzeczy na pewno da się na nim zrobić, ale właściciele Harley'a mają to w dupie. I tak właśnie powinno być. Użytkownicy Harley'ów powinni jeździć tak, jak oni chcą, w ramach swoich umiejętności, nie przekraczając swoich umiejętności. Ważne jest to, żeby wiedzieć, że Harley ma spowalniacze z przodu, taki jeden mały spowalniacz z tyłu. Używa się ich za pomocą dwóch dźwigni i one nie powodują tego, że motocykl nagle się zatrzyma. One reagują z dużym opóźnieniem w porównaniu z japońskimi motocyklami, ale jeżeli już jeździsz Harley'em i jest to dla ciebie naturalna rzecz, to prędzej zdziwisz się wsiadając na motocykl kolegi, który ma dobre heble, niż zaskoczy cię twój własny motocykl. Entek na kursie miał lepsze hamulce. Na pewno. Na pewno. A... Ja tylko dodam, że to nie jest najmniejszy Harley, bo są mniejsze. Tak, jest 883 i Street Rod, którego mieliśmy, tylko że Street Rod ma jeszcze taką pozycję, która, jeżeli mówimy o ergonomii Harley'u, to Street Rod nie jest ergonomicznym Harley'em, a Sportster jest ergonomicznym Harley'em, czyli każdy motocyklista, który jest przygotowany do tego, że podnóżek będzie bliżej tyłka, będzie albo rozczarowany, albo zdziwiony. Ale jak już zakocha się w tym motocyklu, bo tak naprawdę Harley'a, jeżeli chodzi o nasze filmy, jeżeli śledzicie, bardzo prosty sposób możemy porównać do Ducati. To jest fenomen, to jest taki anachronizm, to jest coś, co
nie powinno już tak naprawdę istnieć, ponieważ rozrząd OHV, rozrząd z popychaczami, to jest rzecz, która była w średniowieczu. Znaczy, no przesadzam, tak, ale jakby jest to rzecz, która już jest kompletnie nonsensem. Oni to robią tylko dlatego, żeby ten dźwięk jest... Ten silnik jest głównie zbudowany po to, żeby generować emocje i to emocje, które są wyluzowane. Tu nie ma żadnej spiny, nigdzie się nie spieszysz, nie ma takiej potrzeby. Jeżeli chcesz się spieszyć, to już przy 140 na godzinę, przy tej kierownicy i tej pozycji wiesz, że jedziesz bardzo szybko. Po prostu walczysz z wiatrem. Z żywiołem. Także... Znaczy generalnie tym się nie jeździ za szybko. Myślę, że ze 120 na godzinę byłoby tak akurat. Dobra. Ponieważ jesteś osobą też, która nie jest wygadana na maksa i słowotok mój będzie się trudno zatrzymać, to ja mam pytanie. Co jeszcze, ponieważ w Harley'u to jest proces, co jeszcze będziesz zmieniał? Tak, są już takie plany, pomimo że dosyć krótko mam ten motocykl. Ja, tak jak wam wcześniej mówiłem, dopiero 2 miesiące. To też jest ciekawa historia, może rozpocznijmy od tego. Zrobiłeś prawo jazdy. Kiedy? W zeszłym roku, w październiku, zdałem prawo jazdy. Tak. I to jest twój 15 motocykl już? Pierwszy. To jest mój pierwszy motocykl. Pierwszy motocykl? Harley, Sportster. Po prostu nie szedłem na kompromisy. Tak jak wspominałem wcześniej, to miał być Harley, więc uparłem się zwyczajnie. I kupiłem Harley'a. Nie wyobrażałem sobie innego motocykla. Na żadnym innym bym nie zaczął. Żadna 125. Ludzie mi odradzali pojemność 1200, odradzali mi Harley'a, bo jest za mocny, jestem za młody. Sam bym cię odradzał. Jest za drogi, nie nauczę się, jest oporny, trzęsie się, są wibracje. No ale właściwie to ja tak chciałem. Słuchajcie waszego wewnętrznego dziecka. A ładny jest ten motorek? Didi. To jest jeden z ważniejszych głosów w waszym życiu. Jeżeli chcecie być szczęśliwi, to realizujcie swoje marzenia. I mam ogromny szacunek dla ludzi, którzy po prostu to robią, tak jak ty. To jest coś niesamowitego, bo... Jak najbardziej, szacunek dla wszystkich motocyklistów. I nie zamieniłbym go na nic innego. Więc jestem zadowolony i cieszę się, że nie kupiłem innego motocykla, żadnego japońskiego. Że poszedłem z tego Harley'a, takiego wybrałem. Nie żałuję. Jedną z piękniejszych rzeczy, jaką dostajesz, kupując Harley'a Davidsona, poza legendą i tym, że ludzie reagują na ten motocykl tak, jak reagują jadąc tutaj, nawet byliśmy zaczepiani, pomimo tego, że nie jest to najbardziej spektakularny motocykl pewnie, jaki można kupić, ale wzbudza on emocje również w ludziach, którzy go oglądają. Abstrahując od pana na skuterze i tam wielu osób, które jakby wyrażały już swoje opinie na ten temat. Tata by sobie kupił taki motocykl? Ja chyba nie przypadam, nie jestem pasjonatem. To kupując Harley'a kupujesz książkę, właśnie to są encyklopedie, tomy, akcesoryjne, to możesz z tego Harley'a zrobić wszystko, to chcesz. Tak, więc wracając do twojego pytania, co jeszcze bym zmienił? Tu coś będzie się działo? Myślę, że tak. W przyszłości powinno się coś dziać. Koleżanka jeździ motocyklami? Nie jeżdżę, ale chciałabym. Na pewno zmienię lampę na LED-ową. Okay. Myślę, żeby dołożyć jeszcze do niej grilla, póki co. Stage 1 to nie jest koniec, więc będzie stage 2 i będą kolejne, mam nadzieję. A poza tym to na razie większych planów nie mam. Wspominałeś o hamulcach. Myślę, żeby... Tak, to myślę, że zrobię na pewno. Wymienię tarczę na większą. Z przodu. Z tyłu chyba nie będzie mi tak potrzebna. No i generalnie na razie to tyle. Pewnie z czasem przyjdą mi do głowy inne pomysły. Ale póki co priorytetem będzie lampa i tarcza. Tak. Zbiornik jest też dosyć mały, ale podoba mi się w nim. Ile ci wystarcza? Tak 8 litrów docisnę. Oczami wyobraźni, Bieszczady, kręgi. Nie, na pewno może. A proszę. Tak. Albo gdzieś za granicą typu Grecja. Czyli bulwary. Tak, kręte drogi, góry. 150 km nie wiem zrobić. Czyli jest to pojazd, który niekoniecznie musimy słuchać marketingowej legendy Harley'a, że 1200 to jest pojazd, który możesz wyjechać za miasto. Możesz, tylko musisz wiedzieć, gdzie są stacje benzynowe. Tak. Musisz wcześniej sobie podróż zaplanować. Bardzo... Po prostu kontrolować poziom paliwa, ilość przejechanych kilometrów. Jest okej, da się wyjechać za miasto, już to zrobiłem. Jeśli chodzi o minusy tego pojazdu, to mógłbym też o nich napisać książkę. Natomiast w momencie, kiedy... To jest tak jak z Ducati Monsterem. Siadasz na niego i... Wiele rzeczy nie do końca jest takich, jak sobie wymarzyłeś, w sensie, że jest idealnie, płynnie, miękko, aksamitnie. Ale to jest miłość, idealnie. To są emocje, tak. To ma być szorstkie. To że nie jest idealnie. Gdyby było idealnie, to bym nie modyfikował go, nie zrobiłbym stage'a i nie zjął owiewki, bo może się niektórzy zdziwią, że to jest Tyrant 1200, a na pierwszy rzut oka on nie wygląda tak, bo nie ma owiewki. Tak jest.
więc możecie go poznać po czymś innym. Ale charakterystyczna jest owiewka, którą zdjąłem. Nie wykluczam, że ją założę z powrotem. Zwłaszcza jak będziesz częściej i szybciej wyjeżdżał poza miasto. Niewiele daje, ale... Słuchajcie, no... Harley Davidson jest motocyklem dla indywidualistów i Harley Davidson niczego nie będzie udawał i Harley Davidson nie bierze udziału w żadnym wyścigu zbrojeń. Jest dokładnie taki, jaki jest, lub uwaga, może być taki, jaki chce tego właściciel, ponieważ no nie ma rzeczy, które nie dałoby się zmodyfikować, łącznie no, na upartego podejrzewam, że i wahacze dłuższe i inne zawieszenia da się do niego dokupić, więc można cokolwiek, wszystko można do niego dokupić. To jest kwestia budżetu, chęci i możliwości, więc jeżeli macie duży portfel, bo ten motocykl nie jest najtańszym pojazdem na świecie, chociaż też nie jest najdroższym. No być może tak, może ma pan rację, w sumie może mi pan namówił, ile kosztuje. Kwestia zaplanowania budżetu do wydatków, bo mamy dosyć prostą konstrukcję i taką archaiczną, zrobioną po amerykańsku. I to się sprawdza. Jeżeli jesteś człowiekiem, który oczekuje od motocykla tego, że będzie zwracał uwagę, no niestety. Kurde, no fajny motocykl, co tu dużo gadać. Będzie wywoływał to, że przestaniesz się spieszyć. To jest motocykl, który ma legendarną cechę, może jeździć powoli. I jakby nie trzeba się na nim spieszyć i zrzuca cały stres. I myślę, że jako takie remedium na codzienność mógłby być dobry. Że będziesz naprawdę wyluzowany, to kup Harley'a i nie zastanawiaj się nad żadnym japońskim motocyklem czy włoskim. Ja bym chciał zdementować informację na temat skrzyni biegów w tym motocyklu i wrzucania luzu, bo to jak w tym motocyklu, nowym Harley'u, można znaleźć luz, jest banalną igraszką dziecinną w porównaniu z tym, jak się znajduje luz w nowym Ducati. Zaskakujące. Prawda? Amerykanie. Podobno to w Harley'ach jest ciężko znaleźć luz. Nie ma najmniejszego problemu. Przejedziesz się Moto Guzzi, to zobaczysz, to znaczy hałas przy włączaniu biegu. On wrzuca te biegi naprawdę całkiem elegancko, bym powiedział. Bez żadnego wielkiego chrupnięcia. Oczywiście jest to świadomy ruch, ale robi robotę. No dobra, jakieś słowo podsumowania. Ja bym chciał, żeby to zabrzmiało z naszej anteny. Początkujący motocyklista. Młody totalnie, chłopak. Realizuje totalnie swoje marzenia. Kupuje Sportstera 1200. Modyfikuje go i jest najszczęśliwszym facetem na świecie. I tą potwierdzam optymistyczną konkluzją chciałbym was zachęcić do tego, żebyście realizowali swoje marzenia, nie patrzyli na innych, nie oglądali się za siebie, nie pytali znajomych, co dla mnie będzie dobre. Nie słuchajcie się ich. Tak. 125, 600, możecie mieć 1200 pojemność, nie ma problemu. Podobał się kask Simpsona? W sensie marki Simpson? Widzieliście kiedyś taką markę? Po prostu kupcie go, jeżeli wam odpowiada. Ważne, żeby był zrobiony z rozsądnego materiału i dobrze pasował naszą głowę. Tak wygląda bezkompromisowość, tak wygląda dążenie do marzeń. Jeżeli podoba wam się coś, po prostu sprawdźcie, czy fizyka również odpowiada temu, że będziecie bezpieczni i idźcie w tym kierunku. Alleluja i do przodu. Posłuchajcie, nasza strona motorecenzje.com będzie miała już niebawem, właściwie jak oglądacie ten film, to w tym momencie, będzie miała możliwość zrecenzowania tego motocykla, więc jeśli jesteście posiadaczem Harley'a Sportstera 1200, to pamiętajcie, żeby być dużo dać w tych emocjonalnych punktach, a mniej w tych mechanicznych punktach, tak? Dobra, to tyle. Dużo zdrówka i słodyczy Moto Sapiens państwu życzy. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Szalenie było mi miło. Mi również. Dzięki. Kupisz tacie Harley'a i mamie? Tak. Jesteś kochany dzieciak. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Dziękujemy. Hej, hej.